Dzień dobry. Jak agresywnie. Co domu państwa? W domu wszyscy zdrowi? Mam nadzieję, że tak. Zaczynamy, proszę państwa. Czwartek! Czy sobie ogarnąłem piosenki Nocnego Kochanka już jakieś? Nie ogarnąłem sobie. Jakoś tak nie byłem w nastroju. Wczoraj sobie posłuchałem trochę Samaela i coś jeszcze słuchałem, coś mnie zainteresowało. A, Lacuna Coil też słuchałem. Lacuna Coil to też fajna kapela była, przynajmniej kiedyś. Jest taka płyta, moja ulubiona. I ona jest ulubiona nie dlatego, że ona naprawdę jest najlepsza, tylko dlatego, że akurat jej słuchałem najwięcej. I ta płyta się nazywa Dark Adrenaline z 2012 roku. To lubię. Ja lubiłem zawsze, kiedy są w kapelach takich metalowych, to swoją drogą stało się kiedyś takim bardziej... Nie wiem, czy mogę tak to nazwać, bo Evanescence i Lacuna Coil, ten ich metal z tym wokalem żeńskim, taki mi się wydawał dużo bardziej popowy niż metalowy. Ale to nic złego. I się zasłuchiwałem trochę. Evanescence mniej, ale Lacuna Coil owszem. Zawsze mi się wydawał fajny ten zespół. Ale nie wiem, nie śledziłem ich. Nie wiem, czy tam nie było jakichś sensacji, jakiejś przemocy czy coś. No nie wiadomo nigdy, nie? Można powiedzieć, że się lubiło Marilyna Mansona, ale że się z nim zgadza ideologicznie, to dzisiaj niebezpiecznie. Nie? Ale pośród różnych afer, różnych muzyków, to Marilyn Manson chyba wypada nie najgorzej. W sensie on robił rzeczy okropne. Ale nie zauważyłem, żeby to wpłynęło jakoś na jego... Bo PR miał taki niebezpieczny chłop, chyba z piekła. Więc, tak? Czujecie, że Nocny Kochanek mi siądzie? No dobrze, no to jak już mi ma siąść ten Nocny Kochanek, to ja go tutaj dodam, bo... Wy chcielibyście wręcz, żeby mi Nocny Kochanek usiadł. Nocny Kochanek. Już dawno nie widziałem, żeby ktoś miał taki... Żeby na czacie był taki nacisk wyraźny na jakiś zespół jeden konkretny. Co tu się stało? Kto was opłacił? Proszę państwa, czuję tutaj jakieś akcje marketingowe. Bez mojej zgody. Są plany na jakieś inne gierki na live niż Odyssey? Oczywiście, kochany, są plany. Ale wiesz, jak to jest z planami. Wszystkie plany są fantastyczne do momentu, kiedy dostaniesz w ryj. I wtedy trudno powiedzieć. Tak powiedział Mike Tyson, a on jest specjalistą oddawania w ryj i dostawania w ryj, więc można mu zaufać. Ostatnio sobie ściągnąłem taką grę The First Descendant. I sobie sprawdzę, bo jest to pewnie pay to win, ale za darmożkę. Tarisland i Wuthering Waves. Wszystkie darmowe gierki teraz będą testowane. Trzeba zobaczyć ten segment rynku, nie? Wszystkie darmowe pay to win. Nie wiem, czy już było, ale widziałeś, że Czerwony Pingwin zjadł tę pizzę, co Książulo nie dał rady? Nie widziałem. Nie wiem, kim jest Czerwony Pingwin. Zakładam, że po zjedzeniu tej pizzy musiał być co najmniej czerwony. Nigdy nie wiadomo, czy jedna pizza i ten sos, który robi facet, no nie za każdym razem może być troszkę inny. Jakby nie chcę podważać tutaj Czerwonego Pingwina, ale no może Książulo miał ostrzejszą. I tak mi się też wydaje, że to jest bardzo niemądre podejście do robienia rzeczy. Jedzenie ostrych rzeczy, takie, które nie są zabójcze, jest zabawne, można się pośmiać, jak się ogląda coś takiego, ale mam takie poczucie, że to już są takie rzeczy, które zahaczają o niebezpieczeństwo. Czerwony pingwin to świr, to on wszystko zjada. A beton? Albo gruz. Ja to bym, jakbym jadł ostre rzeczy, to pewnie by było to dużo mniej skowili. Nie chodzi o to, chociaż może jest taki, że przewijasz ten licznik coraz wyżej, to ludzi ekscytuje. Mi wystarczy, że coś jest ostre. I powiedziałbym, to jest bardzo ostre, piecze mnie. Tfu, bym tak robił. I myślę, że to byłoby też zabawne. Jak człowiek jest skrzywdzony, to bawi ludzi, zwłaszcza jeżeli ta krzywda nie jest taka długoterminowa i zabójcza. Więc, no nieważne ile skowili, ważne, że boli. Nie? No, ale to też się nie pcham tam. Jest dużo takich dokonań, które można w internecie poczynić i ja nie jestem fanem ich dokonywania. Wczoraj, proszę państwa, poruszyłem temat, którego nie dokończyłem ostatecznie i zaraz go niniejszym sprawdzę. I te kwestie nazywają się urlop macierzyński w Szwajcarii. W Szwajcarii. To u mnie, proszę państwa. Jakby państwo na YouTubie nie wiedzieli, co było u mnie, to u mnie był taki dźwięk Windowsa, który potem nie znajduje się na YouTubie, bo jest wycięty sprytnie. W Szwajcarii urlop macierzyński trwa 14 tygodni. 90... Boże, o rany, bo czekajcie, muszę się napić.
Przeglądałem sobie ostatnio te podcasty moje, jak mówię, od czasu do czasu lubię posłuchać tego nawet. I doszedłem do wniosku, że moment, w którym czytam, jakoś tak niepotrzebnie przyspieszam. Czytam szybciej niż powinienem i rezultat jest taki, że nie wszystko jest takie czytelne, jakbym chciał. Muszę nad tym popracować. Więc niniejszym dzisiaj, proszę Państwa, lekcja nauki czytania publicznego. W Szwajcarii urlop macierzyński trwa 14 tygodni, 98 dni i jest płatny. Matki otrzymują 80% swojego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 196 CHF dziennie. CHF to są pewnie ich jakaś tam waluta. Jaka jest waluta w Szwajcarii? Zaraz sobie sprawdzimy. Aby móc skorzystać z tego urlopu, kobieta musi być ubezpieczona przez co najmniej 9 miesięcy przed porodem oraz pracować przez 5 miesięcy przed narodzinami dziecka. Frank szwajcarski. No pewnie, że frank szwajcarski. Oczywiście, że tak. Czyli są tam jakieś warunki. O, mucha. O, ty dziadygo, ty. Chyba ją zabiłem. Widzicie, kurde? Łowcę mam w sobie. Ciągle. Mimo iluś tam lat życia w wygodzie. Zatem są tam jakieś zasady takie, które są być może nietypowe. Wydaje się to wszystko sensowne. 9 miesięcy przed porodem musisz pracować. Okej. W pierwszych 8 tygodniach po porodzie matki mają zakaz pracy. Zakaz pracy. Okej. Pracodawca nie może zwolnić kobiety w trakcie urlopu macierzyńskiego. Czyli taki 3-miesięczny jest ten urlop macierzyński. To w ogóle zakaz pracy, to powiedziałbym, że to jest... Zakładam, że ten zakaz pracy... To jest tak, nie brzmi za dobrze, ale myślę, że jest to przemyślane. No bo jeżeli nie musisz pracować, to spoko, ale jak już ci ktoś zakazuje pracować, to wzbudza to wewnętrzny protest. Zgadza się? Ale myślę, że ten zakaz pracy to jest po to, żeby wymusić także na pracodawcy niemożliwość zatrudniania osoby, która jest tuż po porodzie. No bo gdyby to było dowolne, to by mogli pracodawcy wywierać pewną presję na matkę. I ta matka mogłaby mówić, no tak sama poszłam. Ale tak naprawdę nie miała wyjścia, bo szef jej powiedział, że jak nie pójdziesz teraz, dobrowolnie, to cię zwolnię potem, jak wrócisz. Nie, więc chyba stąd ten zakaz. Czasami musimy takie przepisy to stosować, bo ludzie to są cwaniaki, zawsze wykorzystają. Zwłaszcza ci, którzy lubią wykorzystywać pracowników. No to takie proste przepisy, prawda? Nie ma tutaj wiele rzeczy do kombinowania. Zobaczmy, jak to w Polsce wygląda. W ogóle ja napisałem z jakiegoś powodu, oczywiście wpisałem urlop macierzyński, ale korekta nastąpiła i wyszedł urlop macierzy w Szwajcarii. Ale ostatecznie dostaliśmy odpowiedź. Urlop macierzyński w Polsce. Dlaczego to sprawdzam? Bo wczoraj moja żona mi powiedziała, że urlop macierzyński w Szwajcarii jest jakiś pożałowania godny i że przepisy dotyczące kobiet w Szwajcarii nie są przesadnie przyjazne. Ale potem żeśmy się wgłębili trochę w ten temat i okazało się, że te przepisy, które dotyczą matek w ogóle, ciąży i posiadania dziecka, długoterminowo są dosyć korzystne, zwłaszcza jeżeli chodzi o emeryturę, o stałą opiekę nad dzieckiem i tak dalej. Najlepiej po prostu otworzyć kodeks pracy. Panie, to pan widział kiedyś kodeks pracy, jakie on ma rozmiary, ile tam jest punktów i jakim językiem jest napisany? Ja widziałem kodeks pracy, zanim byśmy doszli do... To byłby bardzo wyjątkowo nudny stream. W Polsce urlop macierzyński trwa 20 tygodni, 140 dni, o 42 dłużej niż w Szwajcarii. W przypadku urodzenia jednego dziecka, jeśli urodzą się bliźniaki, urlop wynosi 31 tygodni, 217 dni. Trojaczki to 33 tygodnie, 231 dni. Powiedziałbym, że bonus za trzecie dziecko jest niewielki. Ten bonus jest redukowany z każdym urodzonym dzieckiem. Za pierwszym razem ten bonus o 77 dni, a za trzecim razem ten bonus to już tylko 14 dni. Więc za trzecie dziecko to słabo. Czworaczki 35 tygodni. Ciekawe te przeliczniki są. Tam jakoś to skokowo następuje, te skoki są nierówne. A pięcioro lub więcej dzieci, proszę Państwa, 37 tygodni, czyli 259 dni. Pięcioro dzieci to nie jest łatwa sprawa, ale zdarzają się takie przypadki. Matka musi obowiązkowo wykorzystać 14 tygodni urlopu po porodzie. 14 tygodni. 14 tygodni to jest trochę ponad 3 miesiące, prawda? 3,5 miesiąca. Pozostałą część może przekazać ojcu, dziecka lub innemu członkowi rodziny. Czyli ona musi iść przymusowo na 14 tygodni. Jeżeli jest jedno dziecko, to tato może iść na 6 tygodni urlopu macierzyńskiego po tym. Okej. Podczas urlopu macierzyńskiego matka otrzymuje zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS. No i tak to wygląda. Powiedziałbym, że te przepisy nie są jakieś skrajnie różne, jeżeli chodzi o Szwajcarię. Czyli proszę Państwa, chyba najbardziej optymalnie jest bliźniaki mieć, więc proszę celować w bliźniaki. No bo macie od razu dwójkę dzieci, się hurtem to załatwi. No i potem być może nie śpią na zmianę, to byłoby okropne. Ale mają potem się czym zająć, czyli sobą nawzajem. I rodzic jest trochę... Czyli budujecie tylko klatkę i w tej klatce wrzucacie dwa dzieciaki i one mają co robić i się nie nudzą. Przez klatkę mam na myśli bezpieczne otoczenie dla tego dziecka.
Ja trochę żałuję tego, że żeśmy właśnie nie mieli dzieci odrobinę gęściej. W sensie, nie musiałoby być ich więcej, tylko żeby odstęp był odrobinę mniejszy. Odstęp między na przykład mną i moją siostrą wynosił 11 lat, więc powiedziałbym, że to już z mlekiem matki metoda wyssana. Różnica między moim synem i moją córką to jest 9 lat. Nie, zaraz, między mną i moją siostrą chyba 12 lat. 12 czy 11? 12 lat. 12 lat między mną i moją siostrą. Taka sytuacja. Tak, tak, my mieliśmy dużą różnicę. No ale to tak wydaje mi się, że tak do 5 lat to dzieciaki raczej dosyć dobrze ze sobą współpracują. Moja siostra jest ode mnie starsza o 12 lat. Mam 19 lat młodszego brata. I bardzo jurnych rodziców, nie oszukujmy się. Pomyślałeś o tym w tym kontekście? U mnie jest różnica 12 i 10 lat. Ja to taki ostatni strzał. Jezusie drogi. Czyli 22 lata różnicy jest między najstarszym i najmłodszym? To już do swojego najstarszego rodzeństwa możesz mówić wujku albo ciociu. To zależy od podejścia, bo tam... No ciekawe, to jest interesujące. Jak ci się żyje w takiej rodzinie? W sensie, jakie są relacje z rodzeństwem? Wiesz, chyba nie ma jakiejś zasady trwałej. Wydaje mi się, że rodzeństwo mogą się świetnie dogadywać niezależnie od różnicy wiekowej, no ale na pewno jak są bliżej siebie, no to więcej ich łączy, bo mają podobne przeżycia na podobnych etapach życia. Moja siostra się wychowała w zupełnie innym świecie niż ja i jest zupełnie inną osobą niż ja. Ona była właśnie taka otwarta, towarzyska, zawsze mnóstwo koleżanek przychodziło do niej. Ja natomiast siedziałem se sam, oglądałem komputer i miałem w dupie towarzystwo. Więc no zupełnie inaczej nasze życie się potoczyło. Od mojej siostry jestem młodsza o 8 lat, a jestem starsza o 19 lat od brata. Wy musicie przeprowadzić z rodzicami jakąś rozmowę na temat zabezpieczeń, bo to jest szokujące czasami. Ja sobie nie wyobrażam. Mój syn ma teraz 16 lat. Gdybyśmy mieli mieć teraz trzecie dziecko, to ja bym chyba skoczył z dachu. Nie mam za wysoko, więc pewnie bym przeżył, ale no nie, ja już mi wystarczy. Ja chcę trochę się nacieszyć wolnością, a nie cały czas się martwić o dzieci. Jezu. Nie. Nie. Okej. Ja szanuję swój wolny czas i tęsknię za nim. Jaki wiek na dziecko to dobry czas? To się zmienia. Moim zdaniem cały czas najlepszy wiek na dziecko to jest 25 lat na pierwsze, żeby się urodziło. I tak 30 na drugie. Jakbyśmy tak z żoną takie decyzje podjęli, to nasz syn miałby dzisiaj 22 lata. Nasza córka miałaby 17. Oj, to pewnie najgorszy wiek. Ale no mielibyśmy z głowy już. Moglibyśmy trochę wychodzić sami na miasto, jeździć do kina. Trochę się nacieszyć tym życiem, no. A tak to cały czas siedzimy w domu. Moja córka jest tak przywiązana do mojej żony, że ja jestem bardzo często, jestem wykopywany z sypialni. Moja córka przychodzi, tęsknię za mamą. Boże. Na szczęście mam tutaj leżankę w piwnicy, więc... Bardzo niewłaściwe, no ale to podchodzimy do tego z humorem i to nie jest jakiś dramat dla nas wielki, więc jakoś się z tym oswoiliśmy i jest jak jest. Nawet czasami się cieszę. Sypialnia nasza, moja i mojej żony, jest na górnej kondygnacji i tam jest jakoś zawsze cieplej i zawsze jest jakiś taki zaduch i mi się trochę gorzej śpi, a tutaj mam dużo miejsca, więc jak przychodzi moja córka, to mówię, jak straszne przeżycie dla mnie, a w duchu myślę, tak jest, przynajmniej się wyśpię. Nikt mnie nie będzie gorącymi nogami, kurde, napastował w nocy. Więc od czasu do czasu to nie jest takie złe rozwiązanie. Muszę sobie psa załatwić, będę z nim spał. Ja nie potrzebuję jakiegoś cielska, które mnie tutaj grzeje i oddycha mi twarz. Ja lubię moją pustelnię. Nie tylko w życiu takim codziennym, ale też w nocy. Są takie małżeństwa, które z definicji, z własnego wyboru sypiają osobno. Po prostu ludzie tak wolą. Oczywiście spędzają razem chwile intymne w przeznaczonej do tego sypialni albo w specjalnym pokoju ze specjalnym oprzyrządowaniem, a potem się udają na spoczynek do swoich własnych nisz. I to też jest jakiś wybór. Na psa też przyjdzie czas. Przyjdzie czas na psa. Trochę się martwię. No już opowiadałem o tym wiele razy. Trochę się boję. Nigdy nie miałem psa, rodzice mi nie pozwalali. Nie wiem, czy będę dobrze go rozumiał, czy będę dobrze go traktował. Znaczy, to zakładam, że będę dobrze, no ale... Czasami, wiecie, kiedy mam najgorsze momenty? Najgorsze momenty mam w wakacje, kiedy na YouTubie nie ma za bardzo co robić. Za mało jest takiej roboty, za mało jest informacji, za mało jest gier, nie ma takich tematów, które trzeba koniecznie coś trzeba powiedzieć w tej sprawie. Tak się luźno robi, ja czuję takie rozprężenie.
I to mi trochę grunt mi spod nóg porywa. O. Wczoraj u fizjoterapeuty byłem i żeśmy sobie rozmawiali o różnych rzeczach i mówiłem także o tym. I najwiecie, co jest najgorzej, jak nie mam jakiegoś dobrego serialu do oglądania albo jakiejś dobrej gry do ogrania. I tak się trochę kręcę, jak mam wolne chwile, nie wiem, co ze sobą zrobić. To jest bardzo frustrujące. I wiecie, co wtedy robię? Obżeram się. Żeby trochę coś ciekawego się działo. No i to niedobrze. Dobrze są owoce, owocami się obżeram, to jeszcze nie jest tak źle. Gorzej, jakbym się obżerał bułką z serem. Dobrze, że mam też wczoraj właśnie rozmawiałem. Dobrze, że mam te siłownie. Mam się te siłownie, to no, przynajmniej się oddaję temu. Opowiadałem też Państwu o tym, że zanim się zapisałem na siłownię, to może 2 lata to przesadzam, ale z rok chodziłem do tej siłowni tak nieśmiało. Próbowałem podejść, zapytać, wychodziłem, wracałem. No straszne to. Straszne, jak na dorosłego faceta to hańba i tchórzostwo absolutne. I to samo dzisiaj robię przy klubie sztuk walki. Też się kręcę. Mój syn chodzi, ja go odebrałem wczoraj, mówię, kurde, pójdę, zapytam, czy mają coś dla mnie. I go wypytuję, czy takich starych dziadów mają. On mówi, no są stare dziady, ale nie takie stare jak ty. Opowiadałem Państwu o tym, ja się muszę nauczyć, potrzebuję jakiegoś takiego treningu cardio, który nie byłby nudny, jak bieganie i chodzenie na bieżni. Natomiast, no to jest taki kompetytywny sport, trochę się człowiek poprzewraca. No i tam w tym klubie, do którego mój syn chodzi, jest brazylijskie jiu-jitsu i chyba na to się zapiszę. Wolałbym zapasy, ale niech będzie. Jiu-jitsu też się w parterze dużo dzieje, więc... No bo padel z Izakiem to chyba jest za dużo jest dynamicznych, takich gwałtownych ruchów. Dlatego też w squasha nie gram dzisiaj, bo tam za dużo jest takich... Boję się, że sobie coś tam zerwę przy jakimś gwałtownym tym... Raczej nie szukam takich sportów, które się w stójce odbywają, bo tam to jest jednak zbyt intensywne to cardio. Chociaż w każdym w zapasach też jest, wiadomo, ale... Do mojej grupy na kickboxing chodził Piotrek, który miał 50 parę lat. To brzmi bardzo ostatecznie. Co mu się stało, że już teraz nie ma lat w ogóle? Już nie chodzi i już nie ma nawet 50 lat. W najlepszej opcji się zestarzał, w innej opcji już go nie ma z nami. Wstał z ławeczki za szybko. No nie. Tak. Brazilian Jiu-Jitsu ma elementy dynamiczne, ale to po kolei. Jakby zaczyna się od takich bardziej statycznych rzeczy, więc... No więc można sobie trochę wyrobić kondycję małymi kroczkami, a nie od razu, kurde, wchodzisz na ring, machasz nogami, rękoma i żygasz po 5 minutach, bo przecież człowiek nie przyzwyczajony do tego wysiłku. Polecam Aikido? Jedź tam Aikido, to już wolę tańce towarzyskie. Mniej więcej taki sam sens. Nie, żartuję, oczywiście, ale Aikido to jest taki... to jest odpowiedź na akcję? To jest reakcja przede wszystkim? Ale nie wiem. Może spróbujesz sumo? Sumo. Dzięki. O, judo też by było spoko. No ale Brazilian Jiu-Jitsu i Judo to chyba mają wiele wspólnego ze sobą. Aikido to japońska sztuka walki stworzona przez Moriei Ueshibe na początku XX wieku. Charakteryzuje się technikami opartymi na rzutach, dźwigniach oraz unikach, które mają na celu wykorzystanie energii przeciwnika do neutralizacji ataku. No to mówię, reakcja, nie? Steven Seagal jest mistrzem Aikido i zobacz, jak ludzi wywraca na filmach. Steven Seagal jest pierdolnięty. To, że on jest przedstawicielem najbardziej rozpoznawalną osobą w Aikido, to nie świadczy dobrze o tym sporcie, nie? Zresztą to nie wina tego sportu, że się Seagal do niego akurat... W Aikido dużą rolę odgrywa harmonia ruchów i kontrola nad przeciwnikiem przy minimalnym wysiłku własnym. Treningi często obejmują również ćwiczenia z bronią. Taką jak Boken, Yo i Tanto. No, to takie, kurde, z nożem to już poważnie brzmi. Aikido charakteryzuje się tym, że dostaniesz w łeb i leżysz. Shit. Doskonałe. Ale tu jakby chyba clue całej sprawy zawiera się w tym zdaniu, że charakteryzuje się technikami opartymi na rzutach, dźwigniach oraz unikach, które mają na celu wykorzystanie energii przeciwnika do neutralizacji ataku. Czyli totalnie defensywna jest to sztuka walki. Zgadzam się co do tego, że Brazilian Jiu-Jitsu jest sztuką walki, która mi się wydaje najbardziej sensowna. Capoeira. Czy ja ci wyglądam na rozciągniętego, kurde... W ogóle capoeira mi się kojarzy z gryzoniami. Czy ja ci wyglądam na rozciągniętego gryzonia, który się porusza tanecznym krokiem od pokoju do pokoju? Brazilian Jiu-Jitsu to sztuka walki i sport walki, który koncentruje się na technikach chwytów, walki w parterze i poddaniach. No bardzo mi się podoba, jak sztuka walki się specjalizuje w poddaniach. Niezły początek. Poddaję się. Patrzcie, mam czarny pas. Kurde.
kurde, patrzcie, jak szybko opanowałem. 30%. Ach. Został opracowany w Brazylii na początku XX wieku przez rodzinę Gracie, która zaadoptowała techniki judo i jiu-jitsu. BJJ jest znane z efektywności w samoobronie oraz w zawodach mieszanych sztuk walki MMA. Kluczowym elementem jest wykorzystywanie dźwigni, duszeń i kontroli pozycji, aby zmusić przeciwnika do poddania się. Treningi często obejmują sparingi znane rollingiem, które pomagają w praktycznym zastosowaniu technik. No i proszę bardzo, to jest dokładnie to, czego potrzebuję. Czyli trochę upadków, trochę toczenia się, tak żeby uruchomić ciało odrobinę. Problemem tych wszystkich sztuk walki jest to, że normalnie na ringu to mają sens, a w prawdziwości ktoś cię ugryzie w rękę. I tyle. Z twoich chwytów. No ale whatever. Albo w nogę cię nawet ktoś ugryzie, no. Sztuka krzyżowa to najpiękniejsza polska sztuka walki. Co to znaczy? Że kładziesz się krzyżem i krzyczysz, czy na przykład ktoś cię krzyżem okłada? No jest dużo, dużo interesujących sztuk walki. Wydaje mi się, że właśnie judo i Brazilian Jiu-Jitsu to jest coś, co mógłbym sobie popróbować, żeby trochę w bardziej interesujący sposób spalić kalorie. Najchętniej to bym w tenisa grał, ale tenis to jest sport, który wymaga dużo miejsca, trzeba mieć przeciwnika, no i kosztuje trochę więcej. Mój syn się na K1 zapisał, to mówiłem o tym. Ma jakiś sprzęt do walki, ja pierniczę z Kubany tam. No to w ogóle jest bydle, ten mój syn. Ja jestem trochę przerażony, jak go widzę. Już teraz. Na szczęście on się jakiś taki bardzo łagodny zrobił, mój syn, ostatnio. Taki ma te sztuki walki, też trochę jest filozofii życiowej w tym wszystkim. I takiego właśnie poszukiwania spokoju i równowagi. Dzięki Bogu, bo ja nie wiem, jak takie poczucie równowagi w człowieku wytworzyć, w kimś. Więc bardzo dobrze, że sam sobie poszukał ścieżki do tego. No bo na przykład gdyby dwa lata temu, to on był straszny wścieklizna. Cały czas się potwornie irytował, wybuchał często. Jakby 2 lata temu był takim bykiem, to bym trochę się dygał. Ale teraz jest okej. Mikołaj Wielki jest strasznie, strasznie się rozrósł na tej siłowni. Młody człowiek to szybko nabiera tych rozmiarów, jak trenuje regularnie. No więc mam takie bydle w domu. I co robić? No wydaje mi się, że nic nie bierze, ale to nigdy nie wiadomo, no. To co zapytasz, jak zapytasz, co ci powie? Jak coś bierze nielegalnie, coś czego nie powinien, to ci się nie przyzna, no. A nie będę go woził gdzieś tam. Sikaj do kubka. Sprawdzimy. Co brałeś? No, nie mam. To bez sensu, nie? No trzeba ufać jakoś. Tak, pozostaje tylko karmić. Zgadza się. Czy spoglądam teraz na Wimbledon? Nie, ja nie mogę tenisa oglądać. Ja opowiadałem o tym wiele razy. To jest absurdalna w ogóle historia i chyba sensu nie ma. Od razu mi się te neurony lustrzane odpalają, jak widzę tenisa i od razu tak się nosi mnie po całym krześle. Nie mogę na to patrzeć, nie mogę tego oglądać. Mi ciało po prostu dostaje takiej padaczki wtedy. Tylko w tenisie tak mam. Tak jakbym sam był na korcie i po prostu nosi mnie jak chorego. Iga Świątek dzisiaj gra, no to mentalnie będę jej kibicował. Tak jak mój tato ogląda za nas dwóch. Mój tato strasznie ogląda tenisa. Myślałem o tenisie i nawet miałem takie momenty, że zastanawiałem się, czy sobie trenera nie wziąć. Nie po to, że tam potrzebuje się uczyć technik, tylko żeby mieć z kim podbijać piłkę. Ale też w tenisie jest bardzo dużo takich dynamicznych zwrotów. Właśnie można sobie mięsień jakiś uszkodzić łatwo, jak ktoś się nie rusza dynamicznie z reguły. To jest taki... I tenis, i squash, to powiedziałbym, że to jest taki kolejny krok, kiedy masz kontrolę nad swoim ciałem, lepszą. Ja mam takie obawy. Opowiadałem o tym wiele razy, że siłowo się czuję dosyć dobrze, ale jeżeli chodzi o dynamiczne akcje i reakcje, to tak nie polegałbym na sobie jeszcze za bardzo. Jeszcze trochę czasu potrzebuję. Może z Mikołajem? No może pogramy. Może tak. Ręka sama się rwie do machania rakietą. To właściwie nie do końca ręka, ale ciało bardziej. To bieganie po korcie, właśnie to... Wszystkie takie rzeczy, które instynktownie powinieneś robić na korcie, czyli biegniesz w jedną stronę, odbijasz, wracasz na środek. Takie rzeczy po prostu, jak widzę, jak tenisista się porusza po korcie, jak podbiega do siatki, jak się cofa, jak się ustawia do tenisa, to mi tak mi to ciało uruchamia, że nie jestem w stanie jak w neutralnej pozycji przebywać. To jest strasznie męczące na dłuższą metę. Męczy mnie to po prostu. Ale czasami coś tam oglądałem. Czasami jak jechałem do rodziców, to, a mój tato akurat coś oglądał, to tam przychodziłem, tam przez chwilę posiedziałem, ale strasznie mną rzuca. Mój tato, jak był w moim wieku, to zerwał sobie właśnie mięsień w łydce i widziałem parę kontuzji, bo tam też przychodziło sporo takich tenisistów wiekowych.
I fajnie grali, ale często się zdarzały właśnie jakieś kontuzje. Więc tak mi się utrwaliło, że tam po 40 granie w tenisa no niesie ze sobą jakieś ryzyko. A wiecie, człowiek się leniwy z wiekiem robi, nie rozciąga się, nawet nie ma okazji, żeby się rozgrzeć jakoś. Wszystkie te sporty takie, które są z rakietkami, badminton, squash, tenis, one zakładają gwałtowne zwroty i jest ruch dynamiczny w jedną stronę i potem jest zwrot i gwałtowny dynamiczny ruch w drugą stronę. I to są takie momenty, które są najbardziej ryzykowne dla odrobinę starszego człowieka. Więc wszystkie te sporty, może niektóre mają lżejsze rakietki, inne mają cięższe, ale to nie ma znaczenia. To bardziej, częściej się zdarzają kontuzje nóg niż ręki czy coś. Ale może dokładnie to samo się dzieje przy zapasach i przy judo, więc cholera wie. Z logistycznych powodów też tenis jest taki trudniejszy, bo tam, żeby dojechać na najbliższe korty, to u mnie jest trochę zamętu i każda sytuacja w jiu-jitsu jest taka, nie wiem, ale może to też mam takie... Wydaje mi się, że jest coś fascynującego dla mężczyzny w sportach walki, że warto spróbować od czasu do czasu, chociażby po to, żeby wiedzieć, nie, jak się ciało zachowuje w takiej sytuacji i trochę sobie instynktów wyrobić. No tam tłuczenie się z kolegami na podwórku w dzieciństwie to nie wystarcza na zawsze. Więc to jest coś takiego, co tam warto przynajmniej wiedzieć, jak się ciało, jak się człowiek zachowuje w sytuacjach takich, które wymagają walki. Więc to jest taki też argument dla mnie za... Tak, muszę być przygotowany na samoobronę, gdy żona się wkurzy. Widzę, że właśnie Moist Critical wrzucił ten film o dziewczynie Hatfu. I tutaj przeczytam to, co napisałeś, że oglądałem nowy film Moist Criticala, jak mówił o tej babce z Hatfu. Już ma za sobą cały team, rzuciła pracę i planuje show. Zrobili też jej dramę, że jest podstawiona przez rząd, orzesz w mordę. Bo wiralem poleciał filmik, jak na pytanie o Trumpa odpowiedziała, że absolutnie nie. Wycięli kontekst, że chodziło o to, czy zrobiłaby Hatfu Trumpowi. O rany boskie, no to jest, tak, to jest ta sława internetowa, która pojawia się znienacka. No ludzie oczywiście, jest pełno ludzi zazdrosnych, niechętnych jej od samego początku, no bo ona jakby... Jej żarcik sugeruje zachowania, których w kościele nie powinno się robić na przykład. I te ludzie, którzy są... tam jest dużo rzeczy, jest dużo ludzi, którzy mogliby się do niej przyczepić. Dla mnie to jest super sympatyczna dziewczyna z fajnym poczuciem humoru i taka jest prawdziwa i też dużo jest takich komentarzy, że ona jest po prostu bardzo naturalna. I że to poczucie humoru łatwiej przychodzi i jest w tym coś odświeżającego. Zważywszy na to, że cała influencerka w internecie to jest jeden wielki fałsz od początku do końca. No, ale oczywiście, no, ona prezentuje postawy, łatwo ją nienawidzieć, jeżeli ktoś ma problemy ze sobą. Bo to jest jedyny powód, dla której można nie lubić tę dziewczynę, jak się ma wewnętrzne problemy ze sobą. Trudno mieć zewnętrzne problemy ze sobą, prawda? Ale tak to widzę. Łatwo mi zaimponować? Jestem prostym chłopem. To akurat, ale tak, zdecydowanie podoba mi się jej naturalność. To oglądałem parę razy, to nagranie i było w niej coś takiego, co jest ujmujące. I urocze nawet, powiedziałbym na swój sposób. Oczywiście czynności, które opisywała, nie należą do uroczych. Natomiast jest to żart i tak to widzę. Ja tylko i wyłącznie moją sympatię wzbudza takie zachowanie. I nie mam z tym żadnego problemu. Luźne ma podejście do rzeczywistości. No ale ludzie oczywiście się spinają, bo muszą się spinać. Politycznie jest. Ktoś ją tam politycznie wysłał, żeby zrobiła Hatfu. Ktoś przewidział, że to będzie to. O rany. No i ludzie ją wkręcają w takie rzeczy. Teraz. Komu by zrobiła Hatfu, a komu by nie zrobiła z polityków? No i co dziewczyna biedna ma odpowiedzieć? Wszystko dzisiaj musi być polityczne, wszystko musi mieć jakieś znaczenie poza żartem. Jest straszne, straszne są te internety. Ale to, ja myślę, że to jest to, co w social mediach, zwłaszcza na Twitterze, króluje dzisiaj, to jest ta kultura donosicielstwa. Że chcesz donosić, chcesz zgłaszać, że ktoś postąpił niewłaściwie. I jak nie możesz nikogo znaleźć, to wymyślasz. Przeszukujesz tam kilometry, czy kilogramy, czy megabajty tekstu, żeby wyłapać kogoś i móc na niego naskarżyć, i móc na niego donieść. To jest, ciągle jest taka ludzka cecha. Ja nie dziwię się, że za komuny ludzie donosili na siebie, na sąsiadów, niektórzy nawet donosili na rodziców, bo donosicielstwo mamy we krwi. Z jakiegoś powodu donosicielstwo daje nam poczucie władzy i kontroli drugiego człowieka. Może potrzeba kontroli nad drugim człowiekiem to jest coś, co wiele osób kręci.
I to się realizuje na social mediach, to się realizuje na Twitterze. Cały cancel culture to jest właśnie to. Z jednej strony oczywiście osoby, które wyraźnie zrobiły coś złego, to ponoszą karę za to. To jest chyba w zasadzie ułamek podejmowanych prób. No ale to też jest jakaś lekcja o nas samych, że mamy skłonność do donosicielstwa i warto tę skłonność w sobie zniwelować i nie skarżyć na innych, no. Mów o sobie. Ja takie mam doświadczenia osobiste, że raz naskarżyłem na kolegów, właściwie na koleżanki, na podwórku i mi tato taki łomot spuścił, jakiego nigdy w życiu nie dostałem ani wcześniej, ani później. I moje donosicielstwo gwałtownie umarło. Mój tato był bardzo zasadniczy w tej kwestii. Nigdy takiego lania nie dostałem, jak wtedy, kiedy próbowałem się poskarżyć na dziewczyny na podwórku, że tam mnie nieładnie potraktowały. Ani wcześniej, właściwie ani później nic się już takiego nie przydarzyło. Więc jakby nie doceniam tej lekcji życiowej z jednej strony, bo to jest złe wspomnienie, ale no z drugiej strony moja niechęć do donosicielstwa osiągnęła poziom właściwy. Tata Sigma? No nie wiem, kurde. To było straszne lanie, jakie dostałem wtedy. Dziwna lekcja. No i słuchajcie, możecie krytykować mojego ojca, proszę bardzo. Dopuszczam to, możemy nad tym dyskutować. Natomiast trochę były inne czasy, inne były metody wychowawcze i jest jak jest. Mogłem robić całą masę różnych rzeczy, mogłem wyłazić z domu, wracać późno, wałęsać się, skakać z dachu na dach. Nikt do mnie nie miał pretensji. Ale donosicielstwo było absolutnie zakazane i szybko się o tym dowiedziałem w bardzo bolesny sposób. No nie mogę wyrzucić, to jest taki obraz, którego z głowy nie wyrzucę. Że to był taki moment, że mieliśmy remont w domu i tato mnie zabrał do pokoju, który był cały odarty z tapet. Taki gruz był dookoła przy ścianach. Po prostu paskiem taki łomot spuścił. Wszystko pamiętam. Każdą rysę na ścianie. No więc trauma taka do końca życia, nie? Dziwne miał priorytety. No pewnie miał, no. No tak, to on też był tak wychowywany. Tak, to było ciężkie przeżycie. Byłem wtedy malutki. Nie miałem za bardzo się jak bronić. To było okropne, fatalne. Źle to wspominam. No ale lekcja została odbyta. No z drugiej strony koledzy mogli mi spuścić łomot na podwórku tego samego rodzaju, więc przynajmniej ktoś bliski. Nie, słuchajcie, to jest tak, że pewne rzeczy może nie powinny się wydarzyć w dzieciństwie, ale się wydarzyły, człowiek sobie jakoś je przyswoił, przetrawił i dzisiaj wspomina to ze śmiechem. Ja myślę, że jakość lekcji należy oceniać po efekcie, a nie poprzez metody. I to też pewnie zależy od człowieka. Najwyraźniej wiele innych rzeczy w moim domu działo się w właściwy sposób, ponieważ potrafię patrzeć na to z humorem, a nie wypłakuję się u terapeuty. To jest jakby... Nie można wziąć jednego momentu z mojego życia i oceniać kogoś na podstawie tego jednego momentu. Na przykład mojego ojca. Bo ten moment odbył się w sytuacji i w warunkach, które być może ten moment tłumaczyły albo go łagodziły. To nie było zaskoczenie, że ja dostałem lanie. To nie było jedyne lanie, które dostałem, okej? Więc te wszystkie rzeczy, które dookoła się odbywały, tej sytuacji, spowodowały, że ja potrafię patrzeć na to z dystansem. No i uważam, że efekt jest pozytywny, natomiast nie stosowałbym tego rozwiązania w stosunku do moich dzieci nigdy w życiu, dlatego że moje dzieci są wychowane w trochę innym świecie. Nigdy nie było tu agresji, nigdy nie było przemocy jakiejkolwiek, więc zastosowanie tej jednostkowej sytuacji wobec dziecka, które nigdy z przemocą się nie spotyka jakąkolwiek, no byłoby czymś bardzo traumatycznym. Kiedy ja się wychowywałem, to fakt, że dzieci były lane przez rodziców, to było absolutnie normalne. Wszyscy żeśmy się godzili na to. Że było wiadomo, że jak ktoś ma złe stopnie, to idzie do domu i dostaje lanie. I jeżeli żyjesz w takim świecie, gdzie wszyscy regularnie dostają lanie, to lanie, które ty dostałeś, nie robi na tobie żadnego wrażenia. I tyle, nie? No to jest takie jest otoczenie, no. Tak jak żyjesz, jest wojna, nie? Jak mój tato się urodził podczas wojny. Za mały był, żeby cokolwiek pamiętać. Ale też ludzie się oswajają z takimi rzeczami. Ja nie chcę tego zestawiać jednego z drugich, nie? Bo mój tato się wychował w czasie wojny, a ja się wychowywałem w czasach, kiedy dzieci się biło. Regularnie. No powiedziałbym, że jakby i tak punkt dla niego. Upokarzające jest wypłakiwanie się u terapeuty? Nie, no tego nie chciałem powiedzieć. Proszę nie wyciągać tych rzeczy z kontekstu. Oczywiście, że terapeuta jest po to, żeby sobie radzić z problemami i z traumami z przeszłości i że trzeba to robić, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Żeby wszystko było jasne, no. Z jakiegoś powodu to nie jest dla mnie trauma. Tak powiedziałem, no powiedziałem w odniesieniu do siebie i do swoich przeżyć. Nie możesz tak wybierać jednego mojego przeżycia, przyrównywać albo jednej mojej wypowiedzi, przyrównywać tej wypowiedzi do swojego życia i oceniać mnie na tej podstawie. Ja opowiadałem o sobie, o swoich doświadczeniach i swoich spostrzeżeniach, a nie o tym, jak każdy powinien swoje życie i swoje traumy przeżywać.
Ale rozumiem twój punkt widzenia. No, to jest taka wypowiedź, która mogła być odebrana w ten sposób, bo wszyscy jakby interpretują każdą wypowiedź w oparciu o swoje doświadczenia i swoje życie, więc rozumiem. No, ale nie wycofam się ze swoich stwierdzeń, no bo one są zgodne z moimi przemyśleniami, moim wychowaniem i moim charakterem. Ale nikt bym nie oceniał kogoś innego na tej podstawie. Kiedy mówię, że wypłakać się u terapeuty, to myślę o sobie, że to by było dla mnie wstydliwe, powodem do wstydu, bo ja trochę inny świat, nie? Ale jeżeli ktoś bliski mi powiedziałby, że ma taką potrzebę, to nie patrzyłbym na niego z góry, nie oceniałbym go na podstawie własnych doświadczeń. Trzeba oceniać takie sytuacje z tym laniem w odniesieniu do czasów, jakie były. To też jest jakiś rodzaj odporności. Może to nie jest dobrze, że takie odporności ludzie mieli, ale jeżeli widzisz dookoła, że to, co się tobie dzieje, nie jest niczym nadzwyczajnym, że wszyscy młodzi ludzie w twoim wieku przeżywają dokładnie to samo, to nie masz takiego poczucia, że wydarzyło się coś totalnie niewłaściwego, nietypowego. Że popełniłeś błąd, następstwem tego błędu jest boląca dupa i to jest koniec mniej więcej przeżyć w tym zakresie. No więc trzeba zawsze trzeba te rzeczy oceniać w czasach, w których one się odbywają. To tak samo, jak wspomniałem o tym cancel culture, prawda? Że nie można wyciągać człowiekowi stwierdzeń, które były wypowiedziane 10 lat temu i na podstawie tych stwierdzeń karać go dzisiaj. Bo były wypowiedziane w innym świecie, gdzie żyli inni ludzie i mieli inną perspektywę na te rzeczy. I mieli inne poczucie humoru, inne rzeczy były dopuszczalne. Tak samo z tym. Nie można wyciągać lania sprzed 40 lat i porównywać go z tym światem, jaki jest dzisiaj i jacy ludzie są dzisiaj. Jest udowodnione przez psychologów, że bicie dzieci przez rodziców nic nie daje. Ja nie wiem, ja donosicielstwa nie znoszę i nie uprawiam. I nie ma w ogóle opcji, żeby w moim życiu się donosicielstwo jakiekolwiek pojawiło. Więc powiedziałbym, no wiesz, na pewno daje ból dupy, to od tego trzeba zacząć. Ja myślę, ale to wiesz, czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają i to, co działa kiedyś, to, co działało kiedyś, dzisiaj ma pełne prawo nie działać, bo jest inny świat, inne otoczenie, inna perspektywa zupełnie. Ale to też ja nie próbuję przekonywać, że przemoc wobec dzieci miała sens kiedykolwiek. Pewnie nie miała. Wolę te czasy, kiedy tej przemocy nie ma. Tylko jest takie pytanie. Skoro zrezygnowaliśmy z przemocy i bardzo dobrze, ale czy udało nam się wypracować takie metody, które są lepsze i które kształtują młodych ludzi lepiej i inaczej? No bo to zawsze jest takie. Rezygnujesz z jednego rozwiązania, bardzo dobrze, ono jest szkodliwe. Czy masz jakieś inne rozwiązanie, którym zastąpi to szkodliwe? To jest interesujące pytanie. Zobaczymy za 40 lat, nie? Niechęć do donosicielstwa jest społecznie uwarunkowana? Tak, donosicielstwo w ogóle jest krytycznie oceniane. Chyba, że nikt nie wie, że doniosłeś. No to wtedy, wiesz, no to wtedy ludzie donoszą, no. Na przykład anonimowo na Twitterze. Słuchaj, w moich słowach, że mam już 50 lat? Nie wiem, czy ci dziękować, czy cię zbanować. Dzisiaj mamy więcej czasu na to, żeby rozmawiać z dziećmi i żeby stosować inne metody. Kiedyś to człowiek przychodził z pracy, zaraz się mecz zaczynał. No to nie było czasu, żeby dziecku tłumaczyć przez godzinę, co zrobiło źle. Nie? Tylko pasek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I po sprawie. Tak u mnie było 12. Bo pierwszych 10 to się człowiek spodziewał, a te pozostałe 2 były bonusowo, więc już człowiek był rozluźniony i niespodzianka. Bo zawsze się liczyło do 10. W każdej wyliczance. Czy to traumatycznie brzmi to, co Państwu opowiadam, czy to jest przerażające z Waszej perspektywy? Bawi mnie to, że ktoś, muszę przyznać, to trochę taka skłonność do trollowania. Nigdy o tym nie opowiadałem w zasadzie. Ale widząc te takie głosy współczucia na czacie, mam takie wrażenie, że trochę mnie to kręci. Teraz opowiadanie o tych traumach. Ja jestem 77 rocznik. Zobaczymy, jaki świat zbudują ludzie, którzy nie byli wychowywani w przemocy, że tak powiem. W ogóle wychowanie w przemocy to tak brzmi strasznie traumatycznie, jakbyś codziennie lanie dostawał. Lanie to się dostawało raz na 3 miesiące. To kiedyś, w ogóle to Państwu opowiem inną historię. Mój tato to mnie zabije za te opowieści, słowo daję. Już dawno lanie nie dostałem, ale najwyższa pora. To są takie fragmenty z mojego życia, które się zdarzały bardzo rzadko, jak mówię, ale są takie, pozostawiają ślad w pamięci. Że kiedyś się wygłupiałem u fryzjera i opowiadałem jakieś żarty, byłem taki głośny, taki zwracałem na siebie uwagę. Takie typowe zachowanie dziecka, które chce, żeby wszyscy patrzyli na to dziecko, nie? I mój tato, staliśmy w kolejce, ja czekałem na swoją okazję i mój tato mówi, dobra, już się wkurzył tak strasznie, idziemy do domu. Zaprowadził mnie do domu, spuścił mi lanie i jeszcze żeśmy zdążyli przed końcem kolejki. Jeszcze nie straciłem miejsca w kolejce. Więc to była taka krótka akcja, niedaleko było do fryzjera i skorygowałem swoje zachowanie natychmiast. I od tego czasu byłem już strzyżony bardzo krótko.
Ja już nie było miejsca na fryzurę, wszystko na zapałkę. I do dzisiaj mi tak zostało. Dlatego jak idę do fryzjera, to trochę mam lęki, ale niewielkie. To trochę bez sensu za to? Ja się śmieję dzisiaj opowiadając o tym. Więc może nie było takie złe. No to słuchajcie, to naprawdę musicie mi zaufać. Może to ciężko zestawić ze swoimi... Bardzo dużo się ocenia ze swojej własnej perspektywy, z perspektywy swoich czasów. Ale to był też jakiś order, nie? Że człowiek, kolejne lanie, przetrwałem. Opowiem kolegom jutro. Trochę jak się też tłukło z kolegami na podwórku, no to też było bolesne doświadczenie i nieraz człowiek miał podbite oko, ale było o czym opowiadać. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak wielu z was praktycznie z romantycznym rozrzewnieniem wspomina napierdalanie za dzieciaka. Ja też nie jestem w stanie tego zrozumieć. Nie powiem ci, dlaczego tak jest. Wiesz, to jest chyba sposób na to, żeby sobie radzić z tymi przeżyciami? Że musisz nabrać do tego dystansu i musisz patrzeć na to z humorem, bo jeżeli tego nie będziesz robić, no to jest to jedyne, co myślisz, to trauma i złe wspomnienia. No musisz to sobie jakoś racjonalizować. Tak to jest, nie? Ale to, co ja teraz opowiadam, to jest w waszym mniemaniu normalizowanie przemocy? To nie dość, że dostawałem w dupę za dzieciaka, to teraz jeszcze jestem szkodliwy? Cholera, no co mam wam powiedzieć? To tak jakbym przeżył pożar i potem miał karę i nie mogę opowiadać o pożarze, bo to jest szkodliwe. Ktoś usłyszy i poczuje się urażony albo coś. Ja powtórzę to jeszcze raz, co mówiłem, że nie sposób rozumieć moich doświadczeń i spostrzeżeń w odniesieniu do tego, w jakim świecie się wychowują dzisiaj młodzi ludzie. To nie pasuje, ale to też może w jasny sposób pokazuje, że różnice między pokoleniami potrafią być bardzo, bardzo duże i w rozumieniu przeżyć pewnych mogą być bardzo duże. Że to samo doświadczenie dla młodego człowieka dzisiaj może być katastrofą taką emocjonalną, którą będzie się leczyło przez wiele, wiele lat. I to nie chodzi o to, że lepsi byliśmy albo twardsi byliśmy, tylko to było po prostu normalne, normalne rzeczy nie robią takiego wrażenia na człowieku. I to jest tyle. To nie jest tak, że ja jestem kimś lepszym, twardszym, mocniejszym. Może gdzieś tam wewnętrznie, może mógłbym być kimś innym. Może byłbym bardziej otwarty, może byłbym odważniejszy w relacjach międzyludzkich. No tam jest wiele rzeczy, które mnie kształtowały w jakiś sposób. No to... Nie mówię, że to zawsze były dobre lekcje, nie? Ale jestem dzisiaj taki, jaki jestem. Nie będę się zastanawiał nad tym, jaki mogłem być i tam przeżywał to, że mogłem być taki mądry, szlachetny i do przodu. Ale teraz, no nie wiem, czy jaki bym był bez tego. Nie mam pojęcia, nie będę sobie wyobrażał jakiegoś takiego, wymyślał idealnego obrazu siebie, którym mógłbym być, gdybym nie dostał paskiem. Od nauczyciela ile razy dostawałem? Nie dostawałem jakoś tak bardzo. To parę razy dostałem od nauczyciela w szkole. Ale więcej w przedszkolu dostawałem. I to w przedszkolu to były baby straszne były. No wszędzie to było znormalizowane i tego typu przemoc się stosowało wobec dzieciaków. I kiedyś to moja historia, którą też opowiadałem już parę razy, że jest, w przedszkolu jest coś takiego jak taka drzemka popołudniowa. I kolega obok mnie, no niestety, popuścił. I jako, że była ta dwójeczka, to była bardzo jasno odczuwalna w dosyć dużym promieniu. I pani uznała, że to ja i mnie sprała mnie linijką, zanim mnie wyciągnęła spod kołdry, żeby się przekonać, że to nie jestem jednak ja. Więc przebudzenie było, powiedziałbym, dosyć brutalne. I wiecie co? Nawet się nie poskarżyłem rodzicom. Nawet się nie poskarżyłem rodzicom za bardzo, no bo co? No to było, to każdy dostawał, nie? To, że przez pomyłkę. No więc to było zwyczajne, normalne, niezaskakujące. Zakonnicę mieliśmy w szkole podstawowej, na religii zakonnica targała ludzi za włosy i to tak, że często jej te włosy w dłoni zostawały. Ja też, żeby wszystko było jasne, to nie było tej przemocy aż tak strasznie dużo, nie? Ale no były takie momenty, które się zapamiętywało bardzo dobrze i do dzisiaj one gdzieś tam są. Zastanawiam się, czy przemoc wśród młodzieży dzisiaj jest mniejsza niż kiedyś. Bo mam takie... Dzisiaj są social media i dużo się mówi o takich, że ludzie kogoś biją, kogoś słabszego wyraźnie, albo grupy ludzi biją. Ja mam wrażenie, no wiadomo, że w związku z tym, że są social media, to jest dużo bardziej widoczne. Ta przemoc jest zauważalna, bo ją ludzie pokazują, piętnują i tak dalej, i tak dalej. Ale ja nie mogę sobie przypomnieć, żeby u mnie w szkole były takie sytuacje, żeby ktoś był bity w ten sposób przez grupę ludzi. To było niedopuszczalne. Jeżeli ludzie się ze sobą bili, to jeden na jednego zawsze. I mieliśmy oczywiście w klasie takich dwóch, którzy byli bardzo brutalni i agresywni i nie można było im podskakiwać, bo jak się podskoczyło, to się dostawało łomot taki srogi. Ale człowiek wiedział przynajmniej na czym stoi, nie? Że ten facet jest niebezpieczny, nie ma co z nim dyskutować, nie ma co pyskować do niego, bo można dostać w dziób i to tak bardzo ostro. I na tym się kończyło. I on był samcem alfa w towarzystwie, ludzie byli posłuszni i nie było tak, że tam się zbierali w jakieś grupki, żeby kogoś skopać albo żeby kogoś opluć.
Więc ja, wydaje mi się, że, ale to też, no mówię, nie było social mediów, nie było nagrań, nie wiedzieliśmy, żeby takie rzeczy się działy, więc może też były takie, ale w moim otoczeniu, w mojej szkole nie było absolutnie takich sytuacji, żeby dwie osoby biły jedną, albo żeby dziewczyny były bite przez inne dziewczyny. Coś takiego się nie zdarzało. Czasami też się zdarzały takie sytuacje, że dziewczyny gdzieś tam się poszarpały, podrapały albo się za włosy ciągnęły, ale żeby jakoś tak grupowo kogoś tłuc. Mieliśmy chłopaka, który w szkole podstawowej, który był wyraźnie odstawał, bo on miał tą chorobę. Jego matka była alkoholiczką i piła. On się urodził pod wpływem alkoholu. Ja nie wiem, jak się nazywa dokładnie to. I on był wyraźnie taki trochę był do tyłu. I trochę sobie ludzie z niego żartowali, rzecz jasna, ale nikt go nigdy nie bił, nikt się nad nim nie znęcał. To było niedopuszczalne. Nawet była taka sytuacja, że ktoś go kiedyś tam popychał na korytarzu z innej klasy, to ten nasz najbardziej brutalny typ poszedł i spuścił łomot temu, który tam zaczepiał naszego Dawida. Więc raczej się broniło takie osoby, które były słabsze. No, ale no to przemoc ma różne oblicza. Czy strzelałem ze Stanika koleżanką? Nie wiem. Gdzie? Wydaje mi się, że Staniki... To ciekawe pytanie. Ja miałem samych kolegów w szkole średniej. Tylko mieliśmy chłopaków w klasie, więc żaden nie nosił stanika. Ja chodziłem do męskiej szkoły w ogóle, do budowlanki, więc nie było dziewczyn za bardzo. Potem się pojawiły, ale w ogóle na początku totalnie nie było dziewczyn. Najlepsza możliwa szkoła pod słońcem i najlepsze relacje, jak dziewczyn nie ma. To nie jest wina dziewczyn, żeby wszystko było jasne. Chłopy to, dziewczyny są w okolicy, to chłopy się zmieniają bardzo. Budowlanka fajnie teraz po remontach wygląda, ta Bolesławiecka, tak, ja byłem tam parę razy. I faktycznie fajna szkoła się zrobiła. No budowlanka powinna dobrze wyglądać, nie? Swoją drogą, moja szkoła średnia znajdowała się w budynku, w którym było... To była szkoła dla żołnierzy niemieckich w czasie II wojny światowej. Ja nie wiem do końca, jak tam geograficznie wyglądał układ tych granic, ale tam trenowali niemieccy żołnierze. To była jakaś taka szkoła dla nich. W piwnicy była strzelnica, no więc jakaś tam historia była tej szkoły. To wyglądało tak, jak zabudowania wojskowe. Były dwa budynki prostokątne, długie, obok siebie. W środku było coś w rodzaju parku i jeszcze taka była stróżówka była z przodu, to było wszystko otoczone płotem. I jeszcze jeden budynek centralny był tak między tymi prostokątami, ale wysunięty trochę do przodu. Może wam pokażę, ale nie wiem, czy to można znaleźć. Chyba na Google Maps. O, sprawdzę na Google Maps. To będzie raczej dla osób, które... To taki będzie segment, który trzeba będzie obejrzeć. Bo to nie dam rady Państwu opisać dokładnie. Dawno, ja chyba nigdy nie patrzyłem na Bolesławiec z perspektywy Google Maps. Nie wiem, dlaczego wyświetlił mi się Kluczbork, słowo daję. Okej. Okay. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Kluczborka. To wiecie co? To ja sobie zrobię tak, że zakończę sobie tę poranną pogadankę podcastowo-noworokowo-radiową, a potem sobie pogadamy o tej mapie Bolesławca, to wam opowiem trochę.